Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z serwera dla widzów, chyba już czwarty odcineczek. W dzisiejszym odcineczku jestem na Gimozie, będziemy sobie oprowadzać, będę was oprowadzać po serwerze. Generalnie do wszystkich zgłaszających się taka informacja, jak słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to tutaj Fredka, coś chodzi po pokoju. Do wszystkich zgłaszających się to dodanie, ja wam wysyłam w komentarzach odpowiedzi. I proszę o na przykład podanie Skype'a. Jak już piszecie komentarz, którym przecież chcecie się dostać, to napiszcie ten Skype, błagam was. Na serwerze jest Angel, w ogóle przywitaj. Na serwerze też Angel. Dobra. Anglo. Nie wiem, jakiś czytanik, sorry. Więc tutaj pozdrawiamy. Generalnie piszcie te Skype w komentarze, jeśli chcecie się dostać. Więc tutaj mamy mało osób, generalnie jest jedna osoba, ale jest wcześnie rano, znaczy 12, więc to nie jest wcześnie rano, ale generalnie mało osób o tej porze gra. Później już się troszeczkę więcej osób pojawia. Więc tutaj nadal mamy wolne miejsca, więc możecie wbijać. Jesteśmy w trakcie zwiedzania właśnie tutaj bazy Angle, znaczy zamku Angle. Bardzo fajne, kurde, ale fajne, nie? Możecie także oceniać budowlę w komentarzach, będzie super. Dobra, więc wychodzimy mu na tutaj zewnątrz. Tutaj ma jakieś wejścia, nie no, dopracowany ten zamek. Ludzie, dopracowany. O, tu jakieś wyrko, jeszcze tego nie widziałem. A, bo ja od razu... poszedłem na sam dół. Tutaj chyba nie zauważyłem wejścia. Tak, aha, tutaj, po prostu nie wszedłem tutaj. A spoko, dobra, tutaj widzę bogactwa. Spoko, spoko. Prawda. Ja się już grać już na tym serwerze, a w ogóle. Coś mi głos nie działa w Minecrafcie. Nie wiem, to. Nie wiem. Oj, sorry. Więc nie wiem, co z tym głosem. Jeśli już gracie tutaj w Minecrafcie, nie okradajcie innych. Bo za to będzie ban, jeśli ktoś będzie miał dowody. A samemu idzie bardzo łatwo zdobyć itemki. Poza tym tutaj, o, widzicie jak ładnie Angle buduje? Naprawdę. Pozdrawiamy. I generalnie tu jest tak łatwo zdobyć itemki, jakieś diaksy i inne, że po prostu że po prostu szkoda okradać. O, coś dziwnego. Dobra, lecimy w stronę warp Ferytus, czy tam warp dzielnica, kto woli. Tutaj wam zaraz wszystko pokażę. Zacznijmy od środka. Więc tutaj jest tak łatwo zdobyć itemki, że... sobie włączyłem speeda. Że szkoda okradać. Poza tym ja, jakich budujących, którzy budują bardzo ładne budynki, wspieram materiałowo, w sensie, że z Game Moda im daję itemki, jeśli budują ładne rzeczy. Tylko muszą napisać na czacie, więc tutaj muszą najpierw się zaprezentować oczywiście, nie? Więc tak, tutaj mamy domek Ferytusa, mamy tutaj, żeby nie chcesz deszczu i chcesz dzień, to tutaj macie przyciski. O, tutaj. Aha, bo wcześniej zsetowałem, żeby miał kuboida. Jeśli ktoś chce kuboida, to może te VIP-y mogą dostać kuboida, a inni gracze, jeśli wybudują coś naprawdę ładnego, to też mogą dostać kuboida. Tak według mnie w sumie mogę dać kuboida. Dobra, tutaj mamy coś takiego. To jest mój domek cały, mam jakieś skrzyneczki, coś. To jest bardzo skromny domek, nic tu takiego w sumie nie ma. Jest tylko wejście do jakiejś podziemi, żeby sobie kopać. Więc tutaj nic ciekawego nie ma. Koło domku mam farmę z podkami, to już pokazywałem. Te domki też pokazywałem, ten domek już też pokazywałem chyba. Arenę też pokazałem, tutaj jakiś domek. Tutaj w ogóle fajnie powstały drogi. I jakiś domek tu też powstał. Jakieś farmy, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Teraz to w ogóle ogarnąłem. Mościk, o, tutaj mościk widzę, też fajnie powstał. Na górze też coś powstaje, może pokażę też, by nie zapomnieć. Tutaj coś takiego powstaje. Od chyba jakiejś dziewczyny. Sorki, zapomniałem niku. Tu gdzieś pewnie dobrze pisało. Chyba jakieś dziewczyny, mam takie wrażenie. Ale dobra, tutaj mamy też jej, chyba właśnie, jej domek. Nie pamiętam ników, prawdopodobnie dziewczyny. Tylko, że nie chcę się na pewno pomylić, ale tak mi się wydaje. Teraz ten speed mnie wkurza trochę. Dobra, o, parkour normalnie. Tu coś mamy, dobra.
pod tą górką tutaj właśnie gdzieś mamy jeszcze domek. Domek Patryka chyba, którego miałem pozdrowić, także pozdrawiam. Prezent od Gabi. O. Gabi tutaj widzę, aktywnie prezenty roznosi. Jakieś zejście farmy, coś tam, jakieś rzeczy jeszcze tu zobaczmy do góry. Czyli taki standard domek. Ten jest właśnie jakiś nietypowy, szczególnie z tym drewnem takim pomieszanym i tą górą taką. Więc ten jest akurat nie taki typowy domek, więc tu jakieś full farmy. Tam mamy pixel arta zrobionego przez... na YouTubie chyba na Yma. Na Y się zaczyna jego nick. Tutaj się nazywa chyba Creeper Horde. Tak mi się wydaje, że to jest jego. Chociaż nie chcę strzelać. Albo ktoś inny? Nie! Seba chyba buduje te pixel arty, tak. Nie chcę tutaj strzelać. Tutaj pixel art jeden, drugi i tutaj mamy trzeci. No załaduj się. Załaduj się. To jest chyba Snoopy w ogóle. Tak mi się wydaje. Dobra. Tam mamy pixel art od Seby, sorry, nie od Creeper Horda. Dobra, tak mi się wydaje. Skurt, MC Skurt, tu mieszka, Skurt. No nic nadzwyczajnego, ale fajny domek naprawdę. Przynajmniej ładnie wygląda, tak. Ten dach jest naprawdę spoko. Co do metra, to tutaj nie wiem jak prace idą, nie chcę szczerze pokazywać. Przejście zrobili, spoko. Tutaj mamy, to już domek pokazywałem. Tutaj mamy domek polskiego biura? Nie, polskiej myszy. Bo macie podobne niki i mi się myli. Polskiej myszy. Pozdrawiamy wszystkich graczy. Tego domku nawet nic nie ogarnąłem. Bo był wbudowany wczoraj. Teraz idziemy tutaj. Tutaj jest bardzo ładna dzielnica. A mianowicie zacznijmy od domu. Od domu Laquera. Już pokazywałem wszystkie. To jest dom Maxa. Chyba już pokazywałem, co tu się stało w ogóle. Kuźnia. A. Spoko. Albo Max coś tu budował. Tutaj mamy domek Laquera, który jest bardzo ładny. Może go pokażę, tak. Według mnie jest bardzo ładny, więc Laquer też może dostać kubo i tylko, że ja nie umiem... nie umiem chyba ich nakładać. Znaczy ja umiem układać, ale dla siebie. Dobrze. Więc... Wytrzyj buty, zanim wejdziesz Creeperowi, jestem zbrojony. Rezydencja Laquera. Okej. Czy nie wiem, czy umiem te kuboidy zakładać, ale nie wiem, jak się je zakłada dla kogoś, więc tutaj do Dixa prawdopodobnie piszcie, jeśli chcecie jakieś kuboidy. Bardzo ładny domek. Tutaj mamy też bardzo ładną budowlę. To jest oczywiście literka T i C. Dalej mamy domek Seby chyba. Tutaj mamy farmę jego, tutaj mamy jakieś rzeczy generalnie, coś pobudowane, jakieś pięterka, fajne, naprawdę fajne. I zaśnieżone mają ludzie, albo chyba bałwanki, jakiś nikczemnik pospamował. O, tutaj się rozbudował, widzę. Tutaj mamy wejście do farmy. Oj, sorry. Mam nadzieję, że nic nie podeptałem. Wejście do farmy. Tutaj mamy jakieś zejście do magazynu, spoko. To mam takie pytanie, czemu od razu tutaj nie zrobiłeś tego wyjścia? Tam jest skrzynka? Nie wiem. Dobra. Chociaż tam jest skrzynka, to chyba temu. Dobra, nieważne, zamykamy drzwi. Tutaj mamy... Aha, tutaj już pokazywałem kiedyś, tak mi się wydaje. O, coś z obsydianu. A, to już chyba widzieliście. Jest tylko jeden skateboard. Dobra, mamy jakieś ogrodzenie, co tu jest? What? Dobra, nie wiem, tu coś dziwnego. Generalnie. Zabudujmy to. Tutaj mamy domek, nie domek, tylko kościół pod wezwaniem świętej bandy. Nie wiem kogo, Ficiego. Tyle. Jakieś. Spoko. Kościół. Tu mamy jakiś taki trochę nietypowy. Mamy spawner. What? Tutaj mamy jakiś obsydian. Tu już ta dzielnica ładna się w sumie trochę kończy.
ponieważ z tej strony chodzi mi, ponieważ mam jakieś dziwne budowle. To są niedokończone budowle, to w ogóle jakaś krew i dziura. Nie, to jest redstone, ale to będzie krew, tak się śmiałem w ogóle. Więc tu chyba jeszcze jest niedokończone, ale mam nadzieję, że to będzie coś ładnego. Tutaj jakieś szyba, dziwne rzeczy, naprawdę. I tu też jest coś dziwnego, ale to chyba będzie jakoś wyglądać, bo jak tak patrzę, to chyba będzie swój miał budynek. Tu już pokazywałem polskiej myszy budynek. Coś jeszcze? Jeśli czegoś nie pokazałem, to przepraszam, ale jeśli się nie budujecie, jeśli się budujecie gdzieś dalej od spawna, znaczy dzielnicy Ferytusa, może jeszcze od spawna polecę i pokażę, może tam coś się wybudowało nowego. Krowa tam wyknęła w ogóle na prawo, nie wiem czy zauważyliście. Dobra, tutaj mam wrażenie, to już widzieliście. Tutaj jakieś dziwne coś. Fredka mi skoczyła z łóżka. Mnie teraz atakuje tutaj w nogi. Co tu jest? Tutaj coś jest. To jest jakiś... Że co? Nie wiem, tu jakiś ołtarz. Nie mam pojęcia co to jest. O, tu jakieś... Aha, to co Kacper wydało coś dziwnego. Generalnie coś tu zdechło, dokładnie to wiem, to chyba jak kładłem te tabliczki nawet. Wszędzie są jakieś tabliczki, coś tu zdechło. Dobra, generalnie tepniemy się do Angela. O, więc on tutaj coś buduje. Speed normal. Speed 0. Nie mogę się nawet ruszyć. Dobra, speed 2 powinno być. On tu robi flagę. Mogę mu dać flaję. Masz flaję na chwilę. Widzicie, ja tu wspomagam. Wspomagam jakoś graczy, którzy budują fajne rzeczy. Cześć Peter. Bo przy... Witaj ty. Dobra, także kolejne odcinki postaram się nagrać już z kimś, ponieważ takie samemu odcinki są średnie. Jeśli ktoś gra na serwerze i chce nagrać odcinek ze mną, to może pisać mi na Skype. Także to było na tyle z tego odcinka. Ja się pożegnam. O, tutaj The Fly Angel. Także Fredka mi skoczyła na fotel. Siema ty, dawajcie sobie łapkę, dawajcie do ulubionych odcinków Ferytusa. Także dobra, widzieliście komentarz Petera, znaczy na czacie, więc dzięki, trzymajcie się, cześć, na razie, papa, pa. To by było na tyle, pożegnajcie YouTube'a, więc hejo, cześć, papa. Pa. No pożegnajcie. Cześć.